Hej wszystkim, z tej strony Charmin i witam Was bardzo serdecznie u Okazakiego. No i co? Wchodzimy pewnie w jakąś akcję, bo tutaj coś płonie. To tak jakby chcieli skrytykować moją naiwność. Tak jakby śmiali się ze mnie, że byłem głupkiem. A czyżby to wspominamy, co tam nam się zadziało? Oczywiście scena tyczy się płonącego budynku, który zaczął się zawalać wokół mnie. Chyba już na zawsze będę pochowany w tych wspomnieniach. To właśnie tym eventem Adonis oznajmiło swoje jestestwo światu. Zabicie głównego, tak, ministra 2 lata temu. Dla Adonis mój kolega dopuścił się oczywiście tragedii. Cóż, wiedziałem, że ciebie nie uda mi się oszukać. Wataru Tsukushima, a ten biedny się dalej nim przejmuje, że stracił życie przez niego niby. Tak jak ja, był oficerem SP. Dołączył do nas w tym samym roku, kiedy ja się zaciągnąłem. I przez cały ten czas był wtyczką Adonis. I to on powiedział oczywiście o całym planie ochrony tego ministra. To wszystko twoja wina, Okazaki. Nie bój. Wszystko przez ciebie to się stało, że wymknęło się spod kontroli. No, biedny chłop. Ostatnie słowa Tsukushimy wywołały ból w mojej klatce piersiowej. Był on tutaj z innymi, którzy chcieli pozbyć się tego prime ministra. Ale znowu z jakiegoś powodu przecież mnie ochronił. Nie rozumiejąc ani jego słów, ani dlaczego do tego wszystkiego doszło, zostawiłem go. A już teraz minęły 2 lata od tego momentu. Na ironię. Nareszcie dostałem odpowiedź poprzez spotkanie się ze członkiem Adonis, Keisuke Sanjo, tak? Wszyscy pamiętamy, jak panowie się tam bili. Dobrze, ale tutaj to nie będziemy sobie tego wspominać. Jeżeli ktoś ma ochotę, to oczywiście może wrócić. No, Okazaki, nie bądź tak jak ja. Jako SP musisz znaleźć śmierć, która będzie coś dla ciebie znaczyła. I wszystko przez tego dziada. Dobrze, dobrze. Jego ostatnie słowa wciąż powtarzały się w moim umyśle. To było ostatnie ostrzeżenie, które od niego dostałem. To przecież on ochronił mnie kosztem własnego życia. Nigdy nie będę w stanie go zapytać, co dokładnie miał na myśli. Ale dał mi jakby powód, dla którego zastanawiałem się ponownie nad swoim życiem. Czułem się, jakbym nie mógł odwrócić się od tego, co dla mnie wybrał. Nie odrzuciłbym sam siebie tylko dlatego, że ten człowiek należący do Adonis przecież uratował mi życie. Staram się nie mówić pewnych słów, bo potem YouTube ma bardzo duże problemy. Także jeżeli tak coś nie jest tutaj dokładnie przetłumaczone, to dlatego, że YouTube nie lubi, jak o tych sprawach się wspomina. Mimo, że to jest tylko gra. Ajku. Zdecydowałem się, że podziękuję mu za to jako mojemu przyjacielowi, który mnie ocalił. Tak, YouTube ma takie różne, słuchajcie, wytyczne, których po prostu nie można, że tak powiem, lekceważyć. A szkoda. No tak, czyżby to już ranek, mój biedny. Jeżeli mam już o czym śnić, to naprawdę chciałbym, żeby Ichika tam była. No nie dziwię ci się. Niezbyt chętnie wyszedłem z łóżka i oczywiście przetarłem zarówno moje oczy, jak i włosy. Tak, panowie, wszystko naraz. Zazwyczaj łatwo zasypiam. Ale minęło trochę czasu, odkąd miałem jakby problem z wybudzeniem się. Prawdopodobnie jest to spowodowane moim zamartwianiem się.
Dzisiaj będzie mój jeden z najważniejszych dni, w których będę chronił ludzi w sumie od 2 lat. Nie mogłem pozwolić sobie na jakiekolwiek potknięcie. Kiedy już założyłem na siebie garnitur, panowie w garniturach, ponownie odczytałem to, co miałam na telefonie. Oczywiście było to od mojej ukochanej Ciki. Ja, oni są tacy kochani. Dzień dobry. Przepraszam, jeżeli cię obudziłam. Znalazłam te nowe przysmaki w takiej żabce, ala. Następnym razem ci je dam. Powodzenia ci z pracą. O matko, co to jest? 120 jenów to jest takie, nie wiem, 4 zyla? Coś takiego. Samma to czokotte. Co do jasnej? Drzewo iglaste i czekolada? Co? Uśmiechnęło mi się ciepło, zdając sobie sprawę, że już nie jestem taki spięty. To prawda. Nie mogłem pozwolić sobie dzisiaj na jakby takie zamarznięcie. Nie mogłem pozwolić, żeby coś się nie udało. Takie zwykłe, że tak powiem, myśli nie mogły mnie rozpraszać. No i właśnie teraz skupiłem się na tym, żeby moja misja jednak doszła do skutku. Myślę, że po tym wszystkim wezmę sobie jakieś wolne. Okej. W takim razie mogę dzisiaj dać z siebie wszystko, czekając na tę okazję. Kiedy już skończę pracę, wezmę ją na randkę z dziewczyną, którą kocham. O, jakie to kochanie. To takie dziwno. Dziwne, nie dziwno. Mineo powiedział mi, że jeśli będę o tym mówić przed wielką bitwą, to mnie jakoś to zmotywuje. A zamiast tego poczułem, że ciarki po mnie przechodzą. Potrząsnąłem głową, żeby jakoś pozbyć się tych natrętnych myśli i odpisałem jej. No dajesz okazaki, nic ci nie będzie. Aha, po prostu dziękuję. Okej, w takim razie wybierzmy się na jakieś żarełko wkrótce. Dzisiaj dam z siebie wszystko i skoro dałaś mi tyle energii do pracy, co? Kiedy tak szłam do pracy, zatrzymałam się i zaczęłam mrugać, czytając. A więc on chce je kupić ze mną, tak? A oni dalej o tej czekoladzie. Kupiłam ciasteczka, ponieważ myślałam, że okazakiemu się spodobają, ale sama nie bardzo chciałam je jeść, no ci się nie dziwię, nie? Jakby nie patrzeć, przecież to było jakby drzewo, czekolado, ciasteczka. No, kto co lubi, nie? Ja bym też nie zjadła. To naprawdę było kulinarnym osiągnięciem, ale nawet nie chcę sobie wyobrażać, jak by one smakowały. Może będą lepsze niż te grzybiaste? Co? Grzybiaste chipsy, które on ostatnio jadł, zrobione z grzybów? Takich... Jezu, o co chodzi? Jesteś pewien, że umierałeś już po to, żeby sprawdzić, jak smakujemy. My oczywiście z najlepszą dozą staraliśmy się oddać smak, który nie miał w sobie żadnej toksyczności. Właśnie chciałam powiedzieć, że tamte grzyby po sprawdzeniu, bo nie wiedziałam dokładnie, jaki to grzyb, to są po prostu muchomory. Czyli on zjadł, że tak powiem, chipsy o smaku muchomora. No cóż. Zastanawiam się, czy ten dosyć prowokujący nagłówek miał rzeczywiście brzmieć aż tak poważnie. Hosino, o, hejo. Yanagi, dawno się nie widzieliśmy. A, dokładnie. To co, lecisz do pracy? Dokładnie. A ty co, masz tutaj coś do załatwienia? Dokładnie. Spotykam się ze starym znajomym. Usłyszałem, że coś niedobrego dzieje się w głównym biurze. Oczywiście tak, Yanagi był tym detektywem i zaczął znowu pracować w policji. Naprawdę cieszyłam się, że spotkaliśmy się po tak długim czasie.
Jestem pewien, że ty radzisz sobie bez żadnego problemu ze swoją własną pracą. No ale co tam u ciebie słychać, że tak powiem, w normalnym życiu? Wszystko okej z Okazakiem? Wydawało mi się, że on tak jakoś strasznie szybko mówił tutaj. Tak, wszystko dzięki tobie. Przepraszam za te wszystkie kłopoty, które wam wcześniej sprawiłam. Wiem, że może być troszeczkę taki niewygodny, tak, Okazaki, w sensie robiący problemy, ale w sumie już się do niego przyzwyczaiłam. No tak, dokładnie. Czasem może nawet i wywołać ból głowy, ale jest dobrym chłopakiem. No, a to już jest komplement. Pomimo tego, ja nie dałbym sobie rady, jeżeli miałbym go widzieć za każdym razem. I jeszcze na dodatek, to jak on się pojawia w naszym ofisie, nawet się nie zapowiedziawszy. Wiesz co, czasem trafiam na Sasazukę i powiedział coś podobnego. Wyobraź sobie, jak to jest mieć tego idiotę, który cały czas gada o swojej zakochanej. Za każdym razem jak na niego wpadasz. Tak, to zdecydowanie brzmi jak Sasazuka. Słyszałam, że bardzo dobrze radzi sobie w HQ, czyli w sumie też wrócił do policji. No patrzcie. Sasazuka powrócił do policji po tym, jak już rozwiązano oczywiście sprawę X-Tayów. No i teraz pracował w głównych kwaterach. Czasami podobno spotyka się z Okazakiem na lunch i o dziwo całkiem milusio się do siebie odnoszą. Chociaż jedyne, co mogę sobie wyobrazić, to wkurzonego Sasazukę. Widzę, że Yanagi wspomina z nostalgią swoich dawnych kamradów, z którymi przeżył co nieco. No cóż. Każdy z nas jakby zapoznał się ze sobą w dość ciężkich czasach. Jeżeli będziesz czegoś potrzebowała, po prostu zwróć się do mnie. Dziękuję ci. Ale myślę, że na teraz wszystko będzie okej. Okazaki ostatnio wydaje się strasznie zajęty. Mówił o jakiejś wielkiej misji i naprawdę wydawało mi się, że go troszeczkę to przytłacza. Chodzi, no? O, przepraszam, tak gadałam do siebie. Ostatnio wydaje się taki zmęczony, a więc troszeczkę się martwię. A, podczas X-Day jego zadaniem było przypatrywanie się nam. A więc rozumiem, że teraz powrócił do swojej dawnej pracy, tak? Tak, tak myślę. To po prostu wydaje mi się, jakby troszeczkę za bardzo od siebie wymagał. Jakby brał więcej, niż jest w stanie unieść. Przepraszam, ja ostatnio jakaś taka jestem rozmemłana. Martwisz się czymś? No nie powiedziałabym, że się martwię, ale Yanagi patrzył na mnie spokojnie. Dobrze mu z oczu patrzyło. Wydawało mi się, jakby próbował mnie nakłonić, żebym powiedziała mu trochę więcej, a więc powoli otworzyłam swoje usta. Wcześniej powiedziałeś mi, że bycie SP jako twoja kariera wymaga od ciebie odrzucenia tego, czym się martwisz. Dokładnie. Aha, wracamy do przeszłości. A co jeżeli twoja rodzina byłaby w niebezpieczeństwie? Wciąż ochraniałbyś VIP-a? Wszyscy zastanowiliby się w tej sytuacji, ale nie SP. No, pamiętam tę rozmowę. SP musieli jakby pozbyć się ich własnego życia tylko dlatego, żeby służyć innym podczas misji. No i Okazaki także musiał to robić. Ja już widzę, że za niedługo pewnie będzie taki moment, w którym my będziemy, znaczy Okazaki będzie musiał wybrać pomiędzy nami a czymś tam ważnym. Ja już to wyczuwam w moich kościach naprawdę. On był mężczyzną, który podejmował szybko decyzję od momentu, w którym go spotkałam. Gotowy, żeby wyzbyć się jakichkolwiek niepotrzebnych w tym momencie emocji. Ale teraz był inny. Zdawało mi się, że ciężko jest mu odepchnąć emocje, jak to robił wcześniej. I oczywiście te uczucia nie lokowały się gdzieś w innych miejscach, tylko we mnie. Teraz wydaje mi się, jakby zmuszał się do siebie, żeby
wciąż być jakby takim skupionym, bardziej niż robił to wcześniej. Wiem, że to właśnie ja byłam częścią, dlaczego taki teraz się stał. Kiedy jakby najechaliśmy miejsce, gdzie Adonis się ukrywało, to ja przecież wzięłam wystrzał, tak, który był dla niego. Prawdopodobnie doświadczenie czegoś takiego sprawiło, że wymaga od siebie teraz więcej. Miałam nadzieję, że on nauczy się więcej tego i jakby wzrośnie mu to, co już umie, ale zamiast tego zmuszał się, żeby nie myśleć o swoich uczuciach. Ciężko mi jest jakoś to wyrazić w słowach, ale wygląda tak, jakby bał się, że coś może mu się nie udać. Prawdopodobnie dlatego, że zdał sobie sprawę, że ma o wiele więcej teraz do stracenia. Ale może ja naprawdę się za bardzo martwię. Odpowiadając na to, Yanagi cicho powiedział. Wiesz, jego postanowienie zostały wstrząśnięte. To nie jest jakiś łatwy problem, który można od tak rozwiązać. Wiesz, jeżeli zmuszono by SP do wyboru pomiędzy jego rodziną a misją, on zawsze musiałby wybrać misję. Ale przecież ludzie nie są machinami. Nieważne, jak dobrym agentem jesteś, nie możesz po prostu odciąć się od swoich emocji. Tak, dokładnie. To nie jest coś, co jakieś tam praca może dać ci odpowiedź na, ale to, co chcę ci powiedzieć, jeżeli ma coś, co dla niego jest ważne i może zrobić dobry wybór w momencie, w którym będzie do tego zmuszony, to będzie krok naprzód w ukształtowaniu samego siebie. Co masz na myśli? To nie chodzi o to, żeby wybrał jedno albo drugie. Może wybrać obydwie opcje. To najłatwiejsze, ale jednakże najtrudniejsze. No tak, no bo kogo najpierw ratować w takim wypadku? Wiem, że wydaje się to jakieś aż nadto przemyślane, ale ja także przez pewien czas miałem z tym problem, dlatego rozumiem Okazakiego. Podobny problem. Prawdopodobnie w jego wcześniejszej pracy jako detektyw Yanagi także musiał stawić czoło konfliktowi pomiędzy swoją pracą a życiem takim personalnym. No cóż, ale słyszenie o tym, że nawet taki Okazaki staje się sentymentalny, ten mężczyzna się zmienił, to chyba najlepsze, nie? Oj, Yanagi uśmiechnął się, nie zdążyłam przeczytać, co tam było dalej. Oj, okej, nie powinienem już cię zatrzymywać, będziesz spóźniona do roboty. Dziękuję ci, jeżeli będziesz miał czas, to w takim razie spotkajmy się ponownie. Proszę, uważaj na siebie i dobrego, że tak powiem, dnia w pracy. Jeżeli będzie coś, z czym ja jako oficer policji mogłabym ci pomóc, spokojnie, daj mi znać. W porządku. Wiem, że mogę na ciebie liczyć. Wiesz, pomimo tego, że już nie jestem dłużej z policją, wciąż chcę chronić Shinjuku, żeby nic się tutaj nie działo i to się nie zmieniło. Prawda? O, jak Milusia. O, matka. Czyżby to było te przepiękne miejsce, do którego miał się pójść? O, jak tu głośno. Co ja to troszeczkę przyciszę. Okej, okay. Czuję się jak jakaś ryba wyjęta z wody. To nie pierwszy raz, kiedy już teraz do siebie to wymamrotałam, odkąd przyszłam na te przyjęcie. Było już popołudnie, kiedy skończyłam pracę. Sakuragawa i ja byłyśmy zaproszone do naprawdę niesamowicie... Naprawdę muszę to przyciszyć. Że tak powiem, do niesamowicie wyszukanego dystryktu w Tokio, gdzie wszystko było bardzo drogie. Te ekstrawaganckie przyjęcie było jakby w takiej ogromnej rezydencji. Ja sobie nawet nie wyobrażałam, że w takim miejscu mogłabym mieszkać.
Zdecydowanie było to celebrowanie jakiegoś większego biznesu. Co ja tutaj wyrabiam? Kiedy się już tutaj pojawiliśmy, jakby największej klasy pianista zasiadł i zaczął grać, a jego melodie rozbrzmiewały w tym miejscu. Ojejku, trzygwiazdkowy szef Michelin, czy jakkolwiek to się wymawia, zdecydowanie cateringował to miejsce i nawet drinki były najwyższej jakości. I ciekawe, ja na twoim miejscu bym polazła i nażarła się za całe życie, naprawdę. To było oczywiście życie ludzi bogatych i sławnych. Ale to był mój pierwszy raz, odkąd ja postawiłam swoją stopę w takim miejscu. Dobry wieczór. Czy mogę oferować pani szampana? Nie, nie, dziękuję. Grzecznie odpowiedziałam i natychmiast, że tak powiem, ulotniłam się. Nosiłam koktajlową, czerwoną, niczym wino, sukienkę z koronką. O, jak ładnie, która pojawiała się na mojej klatce piersiowej. Sukienki. Wypożyczyłam to z dosyć dobrego sklepu. No i oczywiście chciałam to nosić na takim ważnym spotkaniu, ale jasne było to, że moja sukienka odstawała jakieś przynajmniej dwa poziomy od tych, które były tutaj. Sakuragawa. Moje hobby? No cóż, jestem całkiem dobra w ocenianiu ludzi. O, mógłbym to samo powiedzieć o sobie. W rzeczy samej bardzo lubię przypatrywać się ludziom i jest to niemal jak moja praca. O, no cóż. Ojejku, to jest tak sztuczne, że aż mi niedobrze. No cóż. Sakuragawa, ja ci tylko chcę przypomnieć, że ty analizujesz miejsca zbrodni, nie ludzi. Sakuragawa powiedziała, że będzie dzisiaj w najlepszej odsłonie samej siebie i naprawdę dawała sobie radę z gracją pośród tylu mężczyzn otaczających jej. Imituje jakby Mukai. W sumie miałam tutaj przyjść, żeby być przy niej, ale wyglądało na to, że nic tak naprawdę jej takiego nie jest. Nie chciałam zbytnio się jej naprzykrać, a więc bez większego celu chodziłam sobie po całym tym przyjęciu. Okej, słuchajcie, ale że tak powiem, do przyjęcia wrócimy sobie w przyszłym tygodniu. Tak jak zawsze odcinki nie za długie, bo też potem nie mam za dużo czasu, żeby to montować, jak wiecie, ślub i takie sprawy. Także kochani, słuchajcie, bardzo Wam dzisiaj dziękuję. Oczywiście, jeżeli chcielibyście zobaczyć odcinki wcześniej, bo ja zawsze mam nagrane parę do przodu, to zapraszam na opcję wspierania. Także słuchajcie, słyszymy się w przyszłych. Pa, pa!